Dobry, znajdujemy się w Marysinie nieopodal Kałuszyna, przy drodze wojewódzkiej. Nazywam się Łukasz Komorowski, przewodniczący Solidarności Powiatu Węgrowskiego. Ze mną jest pan Marek Borut, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Solidarności Powiatu Mazowieckiego. Proszę mi powiedzieć, ile jest ciągników tutaj, ile jest osób, na ile jest zgłoszony protest? Protest jest zgłoszony na około 100 ciągników i praktycznie tyle już jest ciągników na plac. Gdzie się kierujecie? Jedziemy do, w tej chwili wyjeżdżamy drogę wojewódzką, na drogę krajową, na dwójkę tak zwaną. Jedziemy w kierunku Siedlec, w kierunku Igań, do Ronda i z powrotem. Jest to protest pokojowy, z zachowaniem wszelkich ostrożności, z odstępami, aby nie utrudniać ruchu też kierowcom. Chcemy zwrócić uwagę na tą sytuację, która dzisiaj się w Polsce zaczyna dziać, odnośnie tej ustawy Piątki dla Zwierząt. Których producentów jest tutaj najwięcej? Najwięcej tu jest producentów bydła mlecznego i wołowiny, ale też są producenci trzody chlewnej i też drobiu. I królików. Hodowcy bydła mlecznego i mięsnego. Tak. Ponieważ ta ustawa dotknie przede wszystkim producentów bydła mlecznego również i mięsnego ze względu na ograniczenie uboju rytualnego. Tak, dlatego szanowna pani trzeba powiedzieć, redaktor, że na województwie mazowieckim 80% bydła jest to pochodzi z gospodarstw bydła mlecznego. To oni krzyżują te rasy i stąd się bierze też produkcja bydła wołowiny. I to uderzy też w nich. Ta ustawa także ograniczy sprzedaż tych cieląt. Nie, to znaczy po prostu, my na pewno będziemy jechać, po prostu nie będzie komu tego skupić. Rozumiem, ale ceny w takiej sytuacji ceny cieląt po prostu też spadną dosyć mocno. Ceny cieląt spadną, po prostu już wielu rolników mówi, że nie ma zainteresowania kupnem cieląt. Już to spada, tak. A jeżeli chodzi o ceny w tym rejonie na bydło mięsne? Ceny w tym rejonie na razie tam delikatnie zaczęły spadać. W tej chwili wiadomo, że jeszcze ta ustawa, nawet jeżeli by, nie daj Boże, w tym kształcie przeszła, to jeszcze jest 30 dni. Dobra. Więc tak, wiadomo, że u nas są te ubojnie, które tutaj biją halal, więc jeszcze to wszystko jest skupowane, jeszcze to wszystko idzie, ale szacuje się, że ta cena między 2 a 3 zł będzie niższa. Rozumiem. Czyli dla wielu gospodarstw tutaj oznacza to, to po prostu bankructwo zapewne. Dokładnie. To bankructwo, wygaszenie produkcji, ale też to też jest wielkie zagrożenie dla konsumentów, nie tylko dla rolników, bo i dla banków, bo to przecież te większość dzisiaj tych gospodarstw posiada bardzo duże zobowiązania w stosunku do banków spółdzielczych, bo tak jak namawiał nas i rządzący nas namawiali do skorzystania z tych środków europejskich, to niestety to są korzystane środki też również pochodzące z banków. I dzisiaj w tak szybkim tempie i tak niezrozumiałym tempie wygaszania tej produkcji po prostu doprowadzi do wielkiego kryzysu. To jest też teren, na którym pojawił się ASF. Hodowcy trzody byli tutaj zachęcani do przebranżowienia się. Czy dużo osób tutaj wykonało tak, taki krok? Tu byliśmy pierwsi w stosunku co do tak nieopodal tego pierwszych ognisk ASF-u. Rząd właśnie zachęcał nas do przebranżawiania się. Rolnicy się przebranżowili na hodowlę odsadka, czyli bydła mięsnego. No a dzisiaj taki cios po raz kolejny. Zostały też, wiadomo, że w tym ASF-ie to wszystko nie do końca to było tak robione, jak być chyba powinno, bo nie wybijało się dzików u nas tu w początkach, bo każdy sobie bagatelizował, a zostały wybite zdrowe świnie. No tak. I problem narasta, no i dzisiaj widać tą determinację rolników, w tak zwany spontaniczny sposób będziemy protestować. A wiadomo, że będzie to coraz mocniejsze nasze echo jako organizacji rolniczej. A czy któryś z punktów Piątki dla Zwierząt też jest dla was ciosem? Bo wydaje mi się, że również dotyczy to psów na łańcuchach, czy wielkości kojców. Dostosowanie się do tego też nie będzie dla wszystkich takie proste. Panie redaktor, to trzeba powiedzieć w bardzo prosty sposób. To, co się dzisiaj dzieje, to jest duży cios w ogóle cały sektor rolny i okołorolniczy. Nie powinna ta ustawa nigdy trafić pod żadne obrady w takim kształcie, jak ona została trafiona. Ona prowadzi wiele ograniczeń do wielu zagrożeń. I tak cały czas wszelkiego rodzaju media głównego nurtu spychają tą sprawę do piesków, do zwierząt futerkowych.
i tak dalej. A przecież ci ludzie to tak są przeciwko tym zwierzętom futerkowym, no przecież chodzą w skórzanych butach, mają paski skórzane i tak dalej. Dlaczego to niszczyć? To zwierzęta futerkowe też, to też jest rynek zbytu pozostałości po ubojach, gdzie te zwierzęta to zjadały. Dlaczego mamy dzisiaj przekazać to zachodnim koncernom rynek zbytu utylizacyjny? Bo przecież polskiego nie ma. No tak, dokładnie. A jeżeli chodzi o możliwość wejścia na teren gospodarstwa osób, które nie do końca są do tego przygotowane zawodowo, co pan o tym myśli? To jest po prostu kpina z rolników. Dzisiaj, jeżeli nawet, tak mówiąc takim trochę żartem, jeżeli dzisiaj nawet jest przestępca w domu, to musi mieć nakaz prokurator, żeby wejść do domu. A do rolnika się wchodzi jak do bandyty, dzisiaj słyszałem. Ta ustawa tak to nas określa, jako bandytów. Ale przecież my to, co robimy, to my to kochamy. My kochamy zwierzęta, my kochamy polskie rolnictwo. Ja nie wyobrażam sobie, żeby polscy rolnicy hodowali zwierzęta i się nad nimi znęcali. Po to się hoduje krowy mleczne, żeby dawały mleko, więc te krowy muszą mieć bardzo dobrze, żeby dawały dużo mleka. Tak samo bydło mięsne. Żeby dało, opłaciło się je hodować, musi być duży przyrost mięsa, więc trzeba o nie dbać. I tak samo jest z innymi zwierzętami. Nie ma możliwości tego, to jest, po prostu jest manipulacja medialna, którą się pokazuje, że gdzieś tam coś było. Nie wiadomo, czy to było w Polsce, czy gdzie to było. To są po prostu jakieś rzeczy, które dzisiaj się manipuluje społeczeństwo i ogłupia w pewien sposób. Zapytała się pani redaktor o tych pseudoekologów i tak dalej. I tu myślę, że jest też jakby mylny przekaz ze strony mediów, że ono dotyczy jakby tylko nas, rolników. Przecież sporo osób dzisiaj z miasta już mieszka bądź na stałe, bądź czasowo na terenach wiejskich. To jest oddzielny jakby temat, w których miejscach się budują. Ale to przecież ci pseudoekolodzy mogą również zawitać do nich i zobaczyć, czy kanarek to, że tak powiemy, ma odpowiednio powierzchnię, czy kotek to odpowiednio się błyszczy, a ten piesek to też czy odpowiedniej ma długości łańcuszek, albo ewentualnie czy taką powierzchnię do pobiegania. Także ludzie, nie jest to skierowane tylko i wyłącznie, bo próbuje się jakby nastawić miasto przeciwko wsi, to co cały czas jakby funkcjonuje. Nie, to dotyczy generalnie jakby całego naszego społeczeństwa. Ta ustawa uderza we wszystkich. Ale to też będzie reakcja łańcuchowa, jeżeli chodzi o producentów pasz, firmy produkujące pasze, bo jeżeli nie będzie zapotrzebowania, to nie będzie rynku zbytu. Szanowna pani redaktor, dlatego że dzisiaj na dzisiejszym w Polsce 50% produkcji roślinnej zbóż nie jest nadatne do konsumpcji, więc to zjadają zwierzęta, gdzie nie ma z tym problemu, bo po prostu czy to drób, czy to bydło pasowe, czy też mleczne, to zboże jest przerabiane, czy to przez trzodę chlewną do tej pory, jak to było do tej pory, no tych trzody w zasadzie są bardzo małe, gdzie nie zostały jakieś jeszcze tam hodowle, a to zostaje wszystko po prostu wygaszane. No po prostu jest to neomarksistowska ideologia narzucana tego Zielonego Ładu dla Polski i to jest takie dalej idące, bo dlatego, że no wiadomo, że polska wieś jest katolicka i próbuje się ją po prostu zniszczyć w ten sposób, że jak się złamie tą polską wieś, no to złamie się i resztę.